Państwa, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Jeżeli chodzi o zasoby po byłych państwowych zakładach, były dwie formy wywłaszczenia. Jedną formą było przekazanie na rzecz spółdzielni, jedną formą było przekazanie na rzecz gminy. I zgodnie z tą ustawą, Panie Prezydencie, zasoby państwowe przekazane na rzecz spółdzielni w takiej samej formie są uwłaszczane przez dotychczasowych mieszkańców. To znaczy się, te osoby zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, jeżeli zakład przekazał je na rzecz spółdzielni, płacą, teraz powiem kwotę, 64 zł za mieszkanie 50-metrowe, Panie Prezydencie. Proszę się z tym zapoznać i taka możliwość tutaj też była, tylko że staranie Urzędu Miasta te zasoby przeszły na rzecz nie piekarskiej spółdzielni mieszkaniowej, bo na takich warunkach byłyby przekazane dzisiaj, tylko przeszły na gminę. I w związku z tym uważam, że na jednym osiedlu, bo mamy tam zasoby spółdzielcze, powinny obowiązywać te same zasady, bo to są ci sami mieszkańcy Biega Śląskich. Dziękuję. Prosimy o zadowolenie przewodniczącego. Szanowni Państwo, Panie Radny Łożewski, niech Pan nie robi zamieszania tutaj, bo Pan mówi o spółdzielczości, o przepisach dotyczących spółdzielni, a my mówimy o zasobach komunalnych gminy, które są regulowane zupełnie innymi przepisami. Także proszę być tutaj konsekwentny i rozróżniać przepisy prawa, które obligują w tym zakresie. I bardzo dobrze, że Pan zwraca uwagę, to Pan Przewodniczący innego mówi. W 1997 roku, kiedy zasady były przyjmowane, dyrektorem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej był Pan Grzegorz Łażewski, o ile dobrze pamiętam. I do tych zasobów te mieszkania były przyjmowane. To, że spółdzielnia tego nie chciała, to nie upoważnia nas w dniu dzisiejszym do podjęcia uchwały dyskryminującej tych ludzi. Ja dlatego na to zwracam uwagę, że te rzeczy są unormowane ustawowo. Sejm tego kraju w bieżącym roku unormował taką możliwość przeniesienia właśnie własności na własność prywatną. I ja myślę, że jako Rada tego miasta jesteśmy w stanie i zdolni zrobić to, o czym proponowałem, żeby na tych samych zasadach, które obowiązują dokładnie naszych obywateli, jedynie różnicą zarządu nie może być różnica w cenie. I bym prosił, żebyśmy jednak nad tą uchwałą się pochylili i uzupełnili, że taka możliwość dla tych wszystkich zasobów, które gmina przejęła bez grosza, za darmo, proszę Państwa, była możliwość, że ci najemcy będą mieli szansę otrzymać to na własność. Również chcę poinformować, że ostatnim budowniczym w Piekarach Śląskich, który oddał mieszkania komunalne, byłem ja, Grzegorz Towarzewski. Możecie Państwo zobaczyć, stoją na góry, to wszystko od początku do końca jest moje. To, że zrealizowałem i skończyłem budynki rozpoczęte w PRL-u, to też jest moje działanie, Panie Prezydencie. I tutaj ja informuję, że zawsze mieliśmy środki na to, żeby móc budować budynki komunalne. Bo to jest powołana do tego gmina, że osobom, których nie stać na kupno mieszkania, gmina zapewnia jako to zbiorowisko, to mieszkanie. I proszę, wtedy nie ma nic nie robić. No to jasne, to najlepiej. Tylko trzeba być konkretny i powiedzieć ludziom, w tym zakresie nie będę nic robił, w tym zakresie nie będę nic robił, w tym zakresie nie będę nic robił i sprawa zamkniona. Dziękuję. Ja myślę, że w kwestii przepisów ustawowych Pani Naczelnik Bankowska ma coś tego powiedzieć. W takim ciągu nie ma takiego prawa, Panie Radny, o którym Pan mówi. Rzeczywiście, tak, gratuluję, dużo Pan wybudował. To jest ostatni budynek, który został wybudowany jakiś tam lat temu. To nie ma się czym chwalić. Gdybyśmy tak mogli w tym duchu dyskutować, to ja bym Panu wymienił mnóstwo tematów, które były zaniechane. Wówczas, kiedy Pan był w zarządzie miasta. Ale to nie na tym polega. Nie wszystkich zasobów poza tym gminnych, spółdzielczych czy zakładowych pan dopilnował, żeby je przejąć. Pan sobie przypomnił sprawę lokatorów Orła Białego, gdzie Pan wprowadza opinię publiczną w ogóle w błąd w ubiegłym roku podczas kampanii wyborczej. Więc niech Pan się trochę
zreflektuje i uderzy w swoją pierś. Panie Prezydencie, to może być. Nie odpowiadamy, Panie Przewodniczący, przepraszam, na temat, bo to jest głos w dyskusji, który zmierza, moim zdaniem, i Pana Towarzyskiego do zaciemnienia obrazu sytuacji.